Cześć, witajcie kochani w kolejnych ulubieńcach, tym razem lipca. Lipiec bardzo mi się będzie pozytywnie kojarzył, ponieważ wyjechałam na wakacje, zrelaksowałam się, 2 tygodnie miałam od początku i też dziękuję Wam za każde ciepłe słowo na Instagramie czy na Facebooku, że promieniałam na tych wakacjach i tak faktycznie było, ja naprawdę wypoczęłam, bardzo się dobrze czułam i w związku z tym pierwsze filmy po powrocie będą ulubieńcy, czyli kosmetyki, które mi się sprawdziły właśnie na wyjeździe, głównie podczas tego okresu letniego, bo wiadomo, że lipiec dawał czasami w kości, jeżeli chodzi o temperaturę, słońce grzało i w związku z tym zacznę może od tego pierwszego produktu, który ważny jest właśnie w trakcie plażowania, czy po prostu takiego okresu wakacyjnego, silnie nagrzanego promieniowaniami słonecznymi. No i tutaj właśnie mam produkt, który mnie chronił w tym takim okresie letnim. Wybrałam filtr Dr. G Brightening Up Sun i to jest SPF 42. Dlaczego nie wzięłam tej 50? Ponieważ na wakacje i też na plażę nie chodzimy w makijażu, w związku z tym ten kosmetyk ma dodatkowo taki pigment korygujący, który ładnie wyrównuje nasz kolor skóry, no i dzięki temu nie musimy nakładać podkładów, skóra jest ładnie ujednolicona. Tamten z SPF 50 minimalnie bielił skórę, jeżeli nałożyło się grubszą warstwę, więc no wiadomo, że ta grubsza warstwa chroni nas bardziej przed promieniowaniami słonecznymi, natomiast ja tutaj myślałam po prostu, żeby no też czuć się komfortową na plaży i wybrałam sobie SPF 42. Twarz tak naprawdę w ogóle nie mam opalonej, wyrównuję sobie po prostu to podkładem. Resztę ciała no w miarę, jak widzicie, jest ok. Natomiast no też nie miałam, znaczy miałam taką pogodę akurat na opalanie, ale czasami po prostu chciałam gdzieś się przejechać dalej, pozwiedzać, więc nie wszystkie dni plażowaliśmy, w związku z tym też w tym roku opalenie nie było dla mnie najważniejsze, ale jeżeli chodzi o twarz, to po prostu codziennie przez praktycznie ostatni miesiąc używałam tego filtru na zmianę z tamtym z SPF 50. I jeżeli chodzi o pielęgnację twarzy, tutaj mam takie 2 produkty, które używałam zarówno rano, jak i na noc. Ja na wyjazd zdecydowałam się, jakby zaczynając tutaj od tej może marki Dr. G, już zostańmy przy niej przez chwilę. Wybrałam sobie emulsję, bo nie chciałam brać 2 butelek. One są dosyć duże, jak widzicie, tutaj mamy 130 ml, tamta ma chyba 140. W związku z tym wybrałam jedną emulsję, która by mi się sprawdziła zarówno na noc, jak i na dzień. A że testowałam ostatnio też Active Firm, tą wersję liftingującą, to stwierdziłam po prostu, że wezmę tą, bo ona mi się świetnie sprawdziła. Rano też nie jest jakimś ciężkim kosmetykiem, jest taka raczej kremowa, więc po prostu może Wam zastąpić krem, natomiast ja i tak używałam tego produktu 2 pompki rano, 3 pompki na noc i moja skóra naprawdę była bardzo ładnie nawilżona. Oczywiście zebrałam sobie również na wyjazd maseczkę w płachcie, natomiast stwierdziłam, że nawilżanie podczas tego okresu, gdzie jesteśmy wystawione bardziej na słońce, bo idziemy plażować, słona woda i tak dalej, no naraża naszą skórę na jakieś podrażnienia, więc stwierdziłam, że ta emulsja będzie świetna. I pod nią, zaraz po umyciu twarzy, nakładałam sobie tonik marki Lancome. Ja Wam go pokazywałam ostatnio na Instagramie. Nie pamiętam, czy się pojawi w jakimś holu, może tak. Trafiłam na bardzo dobrą promocję w Douglasie. Generalnie szukałam tego toniku po aż 4 takich większych galeriach u nas w Łodzi. I się okazało, że w Sukcesji, gdzie jest no dosyć mało ludzi, jest to taka najmniej oblegana galeria, przez przypadek byliśmy w iSpocie i weszłam po prostu od razu do Douglasa i rzuciła mi się w oczy po prostu ta emulsja, ten tonik. Zwłaszcza, że czytałam o nim absolutnie hiciorskie opinie, że jest świetny, że świetnie nawilża, że bardzo ładnie wygładza skórę, więc nie mogłam się po prostu oprzeć. Dodatkowo mnie ciekawiła ta gęsta konsystencja i faktycznie zauważyłam, że od 3 tygodni, jak użyłam tego kosmetyku, mam bardzo ładnie nawilżoną skórę, bardzo ładnie wygładzoną i ona inaczej trochę wygląda. Ja mam wrażenie, że to jest ze sprawą też tego produktu, który dołożyłam do swojej pielęgnacji. Świetny zapach, bardzo charakterystyczny dla marki Lancome, bardzo ładnie nawilża, wspaniała konsystencja i ja po prostu sobie wylewam na dłoń, wklepuję i nakładam później emulsję.
I ostatnie dwa kosmetyki z pielęgnacji twarzy. To jest olejek Recibo. Dlaczego jest moim ulubieńcem? Jego wzięłam na wakacje, brałam go ostatnio na wyjazd, używałam go bardzo często rano i wieczorem. To jest kosmetyk, który świetnie się miesza z moim kremem takim żelowym Multifunction Formula od marki Mizon. To jest taka żelowa konsystencja i marka Mizon w ogóle bardzo mnie satysfakcjonuje, jeżeli chodzi o używanie. Jest to dobra marka. Maseczki w płaście ma po prostu fenomenalne. Kremy takie żelowe też są super. W ogóle ja uwielbiam kremy codzienne ze ślimaka. W zakupach Wam też pokażę jeden ciekawy kosmetyk polskiej marki. Natomiast ja uważam, że ten naprawdę nie ma sobie równych. Jest świetny, bardzo ładnie regeneruje skórę. I w połączeniu z tym olejkiem marki Recibo tworzy taką konsystencję, którą ja lubię. Lekko olejkowatą, lekko żelową, szybko wchłaniającą się, bo moja skóra nie lubi w ogóle takich ciężkich, dociążających kremów, nigdy nie lubiła, bo jest zresztą mieszana. W związku z tym u mnie się sprawdzają super olejki na skórze. Praktycznie każdy olejek to jest dla mnie ulga, jeżeli nałożę go na skórę. Natomiast lubię też właśnie takie ślimakowe produkty i lubię w ogóle te żele marki Mizon, więc one są naprawdę dobre, mogę Wam polecić. I to jest super mieszanka na lato. I ostatni kosmetyk z pielęgnacji, tym razem do włosów. Ja jestem mu absolutnie wierna. Teraz planuję sobie zrobić zapas tych kosmetyków. To jest marka, o, zaraz Wam tak pokażę, Olive Oleo. I to jest odżywka do włosów zniszczonych, z oliwą, z oliwek. Tutaj też włosy suche będą zadowolone. Dawno nie miałam tak ładnie zregenerowanych włosów, tak ładnie wygładzonych. To są po prostu świetne produkty. I ostatnio użyłam innego szamponu na wyjeździe. Tego po prostu nie wzięłam, tych dwóch butelek, bo sobie dokupiłam taką małą odżywkę z Ziai. Absolutny bubel, pokażę Wam w najbliższym demko. I właśnie użyłam tego nowego szamponu i tamtej odżywki. Słuchajcie, miałam... Nocą się drapałam po głowie, gdzieś tam pod paznokciami miałam jakieś dziwne strubki. Nic po prostu mi się nie sprawdził ten szampon w żaden sposób, jest okropny. Też go pokażę Wam w bublach, ale jak wróciłam do domu i nałożyłam sobie Olive Oleo, to po prostu moje włosy z powrotem odżyły. To jest świetny produkt, więc bardzo, bardzo Wam polecam. I jeżeli chodzi o kolorówkę, no to tutaj mam trzy produkty. Na miniaturce widziałyście, że pokazuję markę Kreolan. To jest puder Anti-Shine Face and Body Powder, puder ryżowy. Tutaj ma takie fajne dziurki. Ja sobie odkręciłam tylko połowę, bo można sobie przerwać i tylko połowę dozować, bo za dużo się po prostu tego produktu wysypuje, za dużo go marnujemy. Jest i tak bardzo wydajny, bo ma aż 30 gram. EcoCerum ma 15, ale ten produkt jest po prostu super. Ja w ogóle muszę zrobić porównanie tych wszystkich produktów matujących, jeżeli chodzi o pudry ryżowe, bo mam ich chyba 3 albo 4. I powiem Wam szczerze, że jestem z niego ogromnie zadowolona. Byłam przed wyjazdem, w związku z tym stwierdziłam, że na wakacje też go wezmę. Świetny produkt. Od rana do wieczora miałam bardzo ładną, matową skórę. To też było za sprawą tego Brightening Up Sun, bo to jest produkt taki właśnie matujący, który się świetnie sprawdzi właśnie pod makijaż latem, kiedy nasza skóra się jeszcze bardziej przetłuszcza od tego słońca, od gorąca. Natomiast ja od rana do wieczora, czasami jeżeli rano było pochmurno, to zdarzało mi się po prostu nakładać oczywiście makijaż, taki lekki. Zaraz Wam też ostatni produkt pokażę, który mi się super sprawdził w tym miesiącu. I później jak wychodziło słońce pod wieczór, tak koło 16 czy 15, to normalnie szłam na plażę na, nie wiem, 2-3 godzinki. No niestety w makijażu, bo już mi się go nie chciało po prostu zmywać, ale powiem Wam szczerze, że nie wystawiałam się tak jakoś bardzo na słońce, opalałam sobie plecy wtedy. Naprawdę się świetnie czułam, komfortowo, nie spływało mi to wszystko. Widziałam, że bardzo dużo kobiet też przechodziło w jakiejś szmince czy jakimś lekkim takim kremie tonującym, bo teraz są takie rzeczy po prostu modne, żeby dodawać do takich kremów trochę pigmentu, więc świetnie mi się sprawdził i ten puder bardzo ładnie mi trzymał też mat. I przedostatnim produktem jest właśnie krem BB z Garniera. Dużo tutaj negatywnych opinii czytałam odnośnie tego kremu, też pod moim filmem, że Wam się nie sprawdził. Słuchajcie, dla mnie był świetny. Dużo dostawałam od Was wiadomości, że moja skóra jest promienna, taka wypoczęta. Ja nakładałam lekką, cienką warstwę tego kremu, pudrowałam troszeczkę bronzera, lekko różu i rozświetlacza i byłam gotowa do wyjścia. Po prostu ja byłam strasznie zadowolona z tego produktu. On się szybko nakłada,
Skóra jest taka nawilżona, taka promienna, delikatnie pokryta po prostu podkładem. No, rewelacyjny produkt, ja mam w kolorze Light Clair. No to jest dla mnie super, super produkt, jestem bardzo z niego zadowolona. Praktycznie już została mi połowa buteleczki, więc myślę, że w te wakacje go spokojnie skończę. I ostatnim produktem jest szminka marki Golden Rose. Na zdjęciach widziało się, że praktycznie tylko toną siłą wzięłam sobie dwie szminki na wyjazd, Golden Rose, tą jaśniejszą. I tą właśnie, to jest kolor 14 i to jest taki piękny, burgundowy kolor. Do mojej urody pasuje, lekki makijaż oka i ta szminka naprawdę wyglądały super. Także dajcie znać, co Wam się sprawdziło latem, może jakieś kosmetyki jeszcze sobie przetestuję w sierpniu. Mam nadzieję, że kilka z tych kosmetyków również Wy macie w swojej kosmetyczce. No i czekam na Wasze komentarze, co Wam się sprawdziło w te ciepłe, upalne czasami dni. Więc ja się z Wami żegnam, a już za dwa dni zapraszam Was na domowe spa. Trzymajcie się, pa, pa!